70 dni wakacji upłynęło jak z bicza trzasnął. Dzisiaj uczniowie powrócili do szkolnych obowiązków. W tym roku, jeżeli tak mówimy o konkretach, to 11 600 ponad z małym haczykiem uczniów zaczyna właśnie rok szkolny w miejskich jednostkach oświatowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym ilość uczniów i przedszkolaków wzrosła. Jest ich o około 250 więcej. Samorząd suwalski dostrzega wysokie zainteresowanie rodziców placówkami miejskimi, szczególnie zaś przedszkolami. Widząc zainteresowanie jednostkami budżetu miasta, tutaj naszymi samorządowymi, przede wszystkim oddziałami przedszkolnymi, po raz kolejny dołożyliśmy starań, żeby tych oddziałów powstało więcej. Mamy nowe oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkolach, przede wszystkim przedszkole numer 1 po termomodernizacji zyskało nową przestrzeń, nową salę, w związku z tym grupa dzieciaczków tam dołączy, nowa, ale też i w szkołach podstawowych, nowe oddziały, nowe remonty, nowe przestrzenie i też rodzice sobie bardzo chwalą nasze przedszkola miejskie. Te też przy szkołach, które wcześniej budziły pełno obaw, ale wiem, że rodzicom to jest także wygodnie, jeżeli już są starsze dzieci, dziecko idzie do szkoły, to też w tym samym budynku zostają dzieci. To oczywiście wiązało się z nakładem finansowym, bo trzeba było te klasy, oddziałki przystosować, stworzyć bezpieczne warunki przede wszystkim. Po tych remontach trzeba było te sale wyposażyć, a wiadomo, dzieci muszą mieć pięknie, kolorowo i w związku z tym mam nadzieję, że to wszystko udało się i rodzice, dzieci, nauczyciele będą zadowoleni. Do pracy wrócili także nauczyciele, ale ich wakacje nie trwały tak długo, bowiem od jakiegoś czasu zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele oraz pracownicy administracyjni przygotowywali placówki na przyjęcie dzieci i młodzieży. Mamy prawie 1200 nauczycieli i 500, prawie 20 pracowników administracji i obsługi. Jednak nie wszyscy nauczyciele powrócili do zawodowych obowiązków. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w ubiegłym roku mieliśmy 14 nauczycieli, którzy skorzystali z uprawnień emerytalnych i odeszło na emeryturę. W tym roku 25 nauczycieli właśnie z takich uprawnień skorzystało. Zdaniem Ewy Sidorek, zastępcy prezydenta Suwałk odpowiedzialnej za suwalską oświatę, w niedalekiej przyszłości w miejskich placówkach szkolnych można się spodziewać niedoboru kadry nauczycielskiej. Generalnie nauczycieli takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, nauczyciele przedmiotów zawodowych, to jest naprawdę... Będzie problem. W przyszłości myślę, że będzie to duży problem, ponieważ osoby, które kończą tego typu studia, nie bardzo widzą siebie. To jest już chyba naprawdę albo musi być pasjonata, który wymarzył sobie, że chce uczyć w szkole, pracować z dziećmi, z młodzieżą, albo taka ostateczna deska ratunku, ponieważ te osoby z takim wykształceniem wybierają inne zawody. No nie oszukujmy się, o wiele, wiele lepiej płatne, nauczyciel stażysta, to jednak nadal to wynagrodzenie dosyć niskie i mało satysfakcjonujące młodego człowieka. Tegoroczne wakacje to czas, w którym prowadzono w wielu szkołach i przedszkolach remonty i termomodernizacje. Najtrudniejsza sytuacja jest w szkole podstawowej numer 9, gdzie wykonawca wciąż prowadzi pracę. Czy da się tam zorganizować zajęcia? Pan dyrektor jest przekonany, że jest to możliwe. Rozmawiałam z panem dyrektorem i wczoraj, chociaż pewną reorganizacją, z pewnym wyłączeniem jeszcze i pięter, i sal, i przestrzeni tej szkolnej. Tu podjęliśmy też decyzję o przeniesieniu na maksymalnie na miesiąc oddziałów przedszkolnych do przedszkola numer 2, też świeżo po remoncie, po termomodernizacji, żeby też te najmłodsze dzieciaczki no gdzieś tam przede wszystkim bezpiecznie mogły realizować podstawę programową przedszkolną, ale też no wiemy, że takie małe dzieci są najbardziej kręcone, gdzieś tam mogą wejść w przestrzeń, która niekoniecznie jest wskazana. Że przy remoncie, żeby dzieci tam były. To jest priorytet. Przede wszystkim bezpieczeństwo musimy zapewnić naszym dzieciom.